W ramach przygotowań do obchodów 600. rocznicy powstania parafii sulicznickiej był organizowany komitet, który podjął się planowania przeprowadzenia tej ważnej uroczystości dla parafii sulicznickiej. Więc na pierwszym takim spotkaniu wyszłam z propozycją, że dobrze byłoby organizować taką wystawę Parafia Sulecznicka w fotografii. No mnie to podtrzymano i zaczęło się od zbierania zdjęć. Celem było pokazać, jak ważne miejsce zajmuje Kościół w życiu społeczeństwa, jak przeplatają się uroczystości kościelne i świeckie i że jesteśmy jedną wspólnotą. To znaczy zdjęcia zbierano u znajomych, u koleżanek, u przyjaciół. Po prostu szło się do kościoła, spotykało się z ludźmi, z parafianami, tłumaczyło się, o co chodzi. No i niektórzy chętnie udostępniali, do niektórych trzeba było pójść do domu i w ten moment pójść, odskanować i z powrotem wrócić, bo są niektóre bardzo ważne dla rodziny zdjęcia. Więc nie powiem, że to poszło łatwo. Pracowało się nad tym półtora miesiąca. Na razie planowała tylko gimnazjum Jana Śniadeckiego wziąć do gimnazjum, chociaż część już dzieci oglądało też. Na razie zaplanowane, że składam do albumu oddziału Związku Polaków, skoro był sponsorem tych fotografii, bo może za 10, za 20 lat, jak będzie kolejne święto parafii, to już te zdjęcia będą bardziej historyczne.